Początek roku 2023 jest nadzwyczajnie ciepły i takie, proszę Państwa, będą też najbliższe dni. Katarzyna Lewandowska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Polska jutro znajdzie się pomiędzy niżem znad Skandynawii, a pogodnym wyżem znad południowej Europy. I niezmiennie napływać będzie do nas ciepłe powietrze. I to właśnie wspomniany wyż na przeważającym obszarze kraju zapewni nam kolejny pogodny i słoneczny dzień bez żadnych opadów. Jedynie na północy będzie się mocniej chmurzyć i tam może pokropić. Wiatr jeszcze będzie dość silny, a temperatura wysoka jak na styczniowe normy. Od 10 stopni na wschodzie do 14 kresek w zachodniej Polsce. I teraz czas na mapy naszego regionu. Noc na Dolnym Śląsku pogodna i bez opadów, ale z silnym wiatrem w porywach dochodzącym do 50 km na godzinę i z temperaturą nadal na plusie. Od 5 stopni w Kłodzku do 10 we Wrocławiu i w Legnicy. Jutro czeka nas piękny, pogodny poranek i bardzo przyjemne przedpołudnie. W całym regionie będziemy cieszyć się słońcem. I dzień zapowiada się bardzo ładnie. Po południu pogoda nadal będzie nam sprzyjać. Zachmurzenie będzie bardzo niewielkie, nigdzie nie będzie padać. A termometry wskażą od 9 stopni w Kłodzku do 14 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie 1007 hektopaskali. Wiatr południowo-zachodni słaby, umiarkowany, okresami porywisty, biometr korzystny, warunki drogowe dobre. Teraz to wszystko o pogodzie. Życzymy Państwu miłego wieczoru oraz dobrego nowego roku. Do zobaczenia.